sante loro sintiere mante andi antore mediante la Gesù sopra ti andere con di antere la batirie e la bratton di anta sonto lo meresce preta e io sontere la precete preta e io sontere ambondo sotere media sontere per preta. Nazywam się Bartosz. Chcę dzisiaj Ci powiedzieć o tym, że Jezus jest zbawieniem, że On jest realną odpowiedzią do Twojego życia, że to nie jest jakaś mrzonka, stara legenda czy jakaś bajka, ale to jest to, czego ja doświadczyłem w swoim życiu. Ja doświadczyłem w swoim życiu tego Jezusa. I ten Jezus, On zmienił moje serce. On dał moc, by żyć zupełnie inaczej. On uzdrowił mnie też. On prowadził mnie, przez Niego spłaciłem długi. Nie mogłem pracować, miałem ponad 15 tysięcy długu. I On zbawił mnie, bo Jego imię to jest Jezus, czyli znaczy Jahwe jest zbawieniem. On jest zbawieniem, On jest ratunkiem do Twojego życia. Nieważne jaki masz problem, nieważne jaki masz problem, jakie wyzwanie, co stoi przed Tobą, może jesteś chory, może masz problem z duchami nieczystymi, z demonami. On może Ciebie wyzwolić. On może wyprostować Twoją głowę. Jeżeli masz pogięte w głowie, On Ci może wyprostować głowę, że Ty będziesz się czuł normalny, spełniony, szczęśliwy. Bo On jest zbawieniem, ratunkiem. Jeżeli jesteś na dnie, może chcesz się zabić. Jezus jest tym, który może Ciebie uratować, który chce przynieść życie do Ciebie. On jest tym, który chce Ciebie podnieść. Jeżeli jesteś dzisiaj, masz depresję, nie masz sensu tego życia, On chce chwycić Cię za rękę. On chce prowadzić Ciebie w życiu za rękę. Krok po kroku, żebyś nie czuł się nigdy sam, bo On jest z Tobą zawsze. Tylko uwierz, uwierz w to, że On kocha Ciebie tak bardzo, że był gotowy pójść na krzyż, że był gotowy oddać samego siebie, by zmienić Twoje życie. Bo On jest zbawieniem, On jest ratunkiem dla Ciebie, jest odpowiedzią. To nie jest jakaś stara bajka, to nie jest jakaś mrzonka i legenda. On zmienił moje życie, On zmienił życie tych ludzi, którzy tu stoją w plakietkach. Możesz podejść, możesz o tym porozmawiać. Jesteśmy tu na serio, to nie jest żaden kabaret, ale jesteśmy zupełnie wolnymi ludźmi. Jesteśmy wolni, jesteśmy szczęśliwi. On może odpowiedzieć na 18. W klubie Sztukateria jest spotkanie. Jeżeli masz kogoś chorego, nie bój się, sprawdź to, bo ja Ci teraz mówię, że jestem człowiekiem, który poznał żywego Boga. Więc na 18 możesz przyprowadzić osoby chore, osoby, które mają problemy. Będziemy się modlić o te osoby. Te osoby będą doznawały przełomów, odpowiedzi będą przychodziły do ich życia od Boga. Nie bój się sprawdzić tego, bo stoimy teraz tutaj, w miejscu Jezusa i mówimy Ci, że znamy tego Boga, że ten Bóg zadziałał w naszym życiu, że Go doświadczyliśmy. I mówię Ci teraz dobrą nowinę, możesz doświadczyć tego Boga. Możesz doświadczyć tego Boga. Jedyne pytanie do Ciebie jest, czy chcesz, czy będziesz się wiecznie opierał, czy masz to gdzieś, czy będziesz sobie tak żył i pójdziesz sobie na zatracenie, umrzesz gdzieś sam, czy będziesz zastanawiał się, czy jest w życiu coś więcej. Możesz się zastanowić, możesz się zatrzymać, możesz zwrócić się do tego Boga osobiście. Chcę Ciebie poznać, Jezu. Ja się tak modliłem, jeżeli jakiś Bóg jest, jeżeli jest cokolwiek wyższego, jeżeli cokolwiek istnieje, ja chcę Ciebie poznać. Powiedz mi, objaw mi się. I On mi się objawił, On mi się objawił, On wszedł w moje życie, On zmienił moje życie. Bo ja chciałem tego. Jeżeli Ty tego nie chcesz, Ty możesz całe życie nie doświadczyć Boga, ale jeżeli Ty zechcesz, jeżeli Ty zawołasz do Niego, On przyjdzie do Twojego życia. On przyjdzie do Twojego życia, do mojego przyszedł. On tak samo wyciąga rękę do każdego człowieka. Czy Ty chcesz tą rękę złapać? Czy chcesz ją odrzucić? On jest zbawieniem. On nie tylko daje życie wieczne, On chce Ci dać życie wieczne, ale On chce rozwiązać Twoje takie problemy nawet dnia codziennego. On chce Ci poukładać życie. Jeżeli tylko chcesz. Jeżeli chcesz i pragniesz, to przyjdź.